Andrzej Strzelecki walczy z bardzo poważną chorobą, jego córka oraz żona boją się o niego i jego stan zdrowia. Zdecydowały się publicznie opowiedzieć o tym, jak teraz wygląda ich życie. Wyznają, że sytuacja jest bardzo trudna. Ich słowa są poruszające, wyciskają łzy z oczu. Andrzej Strzelecki zmaga się z bardzo poważną chorobą, jaką jest nieoperacyjny rak płuc oraz oskrzeli. Jego stan jest bardzo poważny. Aby powrócił, potrzeba ogromnej sumy pieniędzy oraz codziennej opieki. Jego żona oraz córka zdecydowały się opowiedzieć publicznie o tym, jak wygląda ich życie z tą okropną chorobą. Nie jest im łatwo. Andrzej Strzelecki poważnie chory, wyznanie jego żony i córki wyciska łzy z oczu. Żona aktora, Joanna Pałucka, nie traci wiary w to, że jej mąż wyzdrowieje. Wie jednak, że potrzeba na to czasu, ogromnej kwoty pieniędzy i cierpliwości. Każdego dnia rodzina musi mierzyć się z przeciwnościami losu, jak chociażby zdobycie niezbędnego leku, który jest dostępny jedynie w Stanach Zjednoczonych. Podróż w tym momencie nie wchodzi w grę ze względu na to, że organizm aktora jest bardzo słaby. Staramy się żyć normalnie, ale choroba nie daje o sobie zapomnieć. W zasadzie jest niesamodzielny i nie może się nigdzie beze mnie ruszyć. Kropka. Dopóki będzie to możliwe, będziemy starali się udawać, że nic się nie dzieje, chociaż wszyscy widzą, że nie dzieje się dobrze. Mąż schudł i zmizerniał, wyznała Joanna Pałucka. Mimo choroby aktor na szczęście ma u boku rodzinę, która nieustannie go wspiera i pomaga w codziennych czynnościach, z którymi nie jest w stanie poradzić sobie samodzielnie. Dwa. Pierwsze objawy cukrzycy. Łatwo można je przeoczyć. Córka Andrzeja Strzeleckiego, Joanna, zorganizowała zbiórkę pieniędzy dla swojego ojca. Na leczenie niezbędne, by aktor mógł wrócić, potrzeba ogromnej kwoty. Już udało się zebrać sumę, która pozwoli na pierwszy miesiąc leczenia. Aby terapia przyniosła skutek, musi jednak trwać 10 miesięcy. Zbiórka na leczenie aktora dostępna jest tutaj. Źródło: Plotek.pl.